Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim programie 2012 roku. Prosiłbym tylko o sygnał na czacie, czy cokolwiek słychać, czy coś widać. Bo na razie nie mam żadnego sygnału zwrotnego. Może na początek kilka informacji takich, które organizacyjnych. Tydzień temu byłem poza domem, nagrywałem program i on nie poszedł w eterze. Tutaj dzięki pomocy Piotra został zamieszczony później w internecie, także ci z Państwa, którzy nie mieli okazji go posłuchać, witam serdecznie, widzę, że są pierwsi słuchacze. Bardzo mi miło, że mogę tego dzisiejszego dnia parę słów Państwu takich podsumowujących w sumie te nasze spotkania przekazać. To, tak jak mówię, pierwsza część, podsumowanie 20 jest już w internecie zamieszczone. Nie wiem dlaczego, z powodów technicznych nie nagrał się program, nie poszedł w eter, ale nagrał się na komputerze, więc został zamieszczony przez Piotra. Na początek puszczę Państwu swój, myślę, że to taki będzie prezentacja, która podsumowywała będzie wszystkie moje programy z tego roku. Mam nadzieję, że to pójdzie za chwileczkę, ja już nie będę nic mieszał, proszę się wsłuchać. Of love asleep and tight, a rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel that you we
No tak, jeżeli nie wiesz, czemu masz to zrobić, przeczytaj całą prezentację jeszcze raz. Tak sobie oglądałem tą prezentację i zastanawiałem się, drodzy Państwo, czy macie czasami takie chwile, że nic Wam się nie chce? Bo ja chyba pod tym względem też jestem normalny, bo dosyć często mam takie chwile, kiedy mi się nic nie chce. I wróciłem pamięcią do filmu, który obejrzałem ostatnio z córką, bardzo mocno reklamowanego filmu Hobbit. Powiem szczerze, nie miałem ochoty pójść na ten film, ale mówię, przynajmniej będzie na co popatrzeć, tak? No i rzeczywiście, efekty są, jest na co popatrzeć, ale ja bym podsumował cały ten film jednym takim zdaniem i dałbym taki komentarz, który oddaje istotę tego, dlaczego cokolwiek w życiu robimy. Tam jest taki motyw, gdzie przychodzi ten główny czarodziej po Hobbita i pytanie, dlaczego Hobbit? Akurat ktoś taki, kto lubi zaciszę ogniska domowego, wypchaną spiżarnię po brzegi, kto lubi ciszę i spokój. I właśnie sentencja tego filmu uważam zawiera się w takim stwierdzeniu, a właśnie dlatego, że to, co się dzieje na świecie, zależy od decyzji, wyborów i od działań właśnie tych małych ludzi. Tych jednostek, które my czasami często mówimy, a sam świata nie zmienisz. Drodzy Państwo, nieprawda. Właśnie to my zmieniamy świat i to, jak ten świat wygląda, zależy właśnie od tych najmniejszych, małych, czasami wydawałoby się nic nieznaczących decyzji. I to właśnie chyba o to chodzi. To jest te główne przesłanie tego filmu dla mnie. I dlatego też między innymi robię ten program. Ja dzisiaj będę chciał skończyć to, co zacząłem tydzień temu, tak podsumować troszeczkę, w jakim kierunku zmierzamy, ale no też i przy okazji dzisiaj obejrzałem na Discovery fajny film Ziemia z kosmosu. Polecam Państwu, jak będziecie mieli okazję, jest to dwugodzinny film, tak jak kiedyś obiecałem, SOS Ziemia, który nakręcony został przez, już nie pamiętam nazwisko tego reżysera, on akurat leciał na innym kanale, tutaj Ziemia z kosmosu. Ja bardzo krótko tylko powiem, o co chodzi. No, raptem naukowcy spojrzeli na Ziemię z innej perspektywy, z perspektywy sond kosmicznych, które opisują wszelkiego rodzaju procesy zachodzące na Ziemi. No i raptem się okazało, to mnie bardzo zdziwiło tak naprawdę, bo ja już nieraz Państwu w programie mówiłem, że Ziemia jest pewnego rodzaju organizmem, tak? To, o czym mówiono pierwotnie, że Ziemia to Gaja, że żyjemy w hydrosferze, bo tam, gdzie nie ma wody, tam nie ma życia na naszej planecie. Jaki film zaserwowałem rodzinie w święta? No to zaraz powiem. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tą Ziemię z kosmosu, no to stwierdzono, że no trzeba się czasami oderwać od tej Ziemi, spojrzeć na nią właśnie z perspektywy satelity i zobaczyć, że żyjemy w hydrosferze, że to obieg wody determinuje powstawanie życia i że to ona tak naprawdę pokazuje. Ona pokazuje i wpływa na to, co się dzieje na naszej planecie. I raptem no, pokazano te pewne mechanizmy. Fakt faktem, że do końca tych mechanizmów może nie znamy. Połączenia, które wpływają na to, że to jest pewnego rodzaju cykl zamknięty. Nam się czasami wydaje, że pewne kataklizmy, typu wybuchy wulkanów, typu powodzie, to jest taka zemsta natury. Tak naprawdę jest to element, który równoważy pewnego rodzaju zjawiska, które albo są już na Ziemi, albo które my sami wywołujemy. To jest taki samoregulujący się mechanizm. Dla przykładu powiem Państwu, no fajne informacje, chociażby to, że co godzinę 180 ton wody paruje z oceanów do powietrza.
co godzinę 180 ton. Ta woda zabiera z sobą energię do atmosfery. Jest to energia, którą, żeby uzyskać, potrzeba by było postawić no, całkiem sporych gabarytów elektrownię, powiedzmy, że atomową. Ta energia tam w powietrzu powoduje również to, że później powstają burze, powstają pewnego rodzaju cykle. Ta woda cyrkuluje, ona przepływa. No, powiem szczerze, że ja tam nigdy takimi rzeczami się nie zajmowałem, ale chociażby to, że Arktyka jest otoczona prądem morskim, który ją, można powiedzieć, okrąża, że 0,5 miliona sześciennych słonej wody w każdej sekundy spływa w dół kontynentu, tworząc no, podwodny wodospad. Ta woda tam dopiero po paru tysiącach lat, po ponad 1000 lat wypływa na powierzchnię. I ta gęsta, natleniona solanka jest środowiskiem, w którym rozmnaża się plankton. Bardzo pięknie jest tam pokazane właśnie powiązania tego wszystkiego, tych wszystkich zjawisk zachodzących, czasami wydawałoby się nieożywionych, ale one mają wpływ na właśnie tą materię ożywioną, na organizmy żywe, na plankton, który jest producentem połowy tlenu do atmosfery. I podsumowanie tego filmu, tak naprawdę bardzo rewelacyjne, bym powiedział, bo mówiące o tym, że my poprzez to, że się dzisiaj rozmnożyliśmy na taką skalę i poprzez to, co robimy, jaki wpływ wywieramy na otoczenie, no, stwarzamy, że tak powiem, cykle burz. Albo można powiedzieć, że powodujemy, iż one pojawiają się częściej, że zmieniamy również klimat nasz, w którym żyjemy. Ziemia próbuje zachować równowagę, bo od niej zależy istnienie naszego świata. I w momencie, kiedy właśnie spojrzymy na świat z perspektywy satelity, to zrozumiemy, że każdy nasz wybór powoduje to, co za chwilę stanie się wokół nas. I zobaczcie Państwo, tak, tutaj niby taka bajka, hobby, tak, tutaj mówimy o czymś, że po latach naukowcy teraz biją się w pierś, mówią, że żyjemy w hydrosferze, widzą powiązania zjawisk, których wcześniej nie widzieli. Teraz I kon taka konkretna ostatnia konkluzja, że to my mamy wpływ na to, co się będzie działo i od naszych wyborów będzie zależało, w jakim kierunku ten świat dalej pójdzie i jak on będzie wyglądał. Ja tydzień temu zacząłem Państwu cytować z Nieznanego Świata. Ja tak w międzyczasie tutaj w tle pokazałem artykuł, a miałem powiedzieć, jaki film puściłem rodzinie. Puściłem rodzinie film Nasz Dom. Nie miałem okazji wcześniej, a to jest taki rzadki moment, kiedy no wszyscy razem zasiadają. Fakt faktem, były opory w rodzinie, ale obejrzeli, tak? Myślę, że prędzej czy później każdy z nich wróci do tego i zrozumie, że tak naprawdę wszystko, co robimy, rodzi daleko idące konsekwencje. I te konsekwencje nie zamykają się li tylko w płaszczyźnie ziemi, płaszczyźnie materialnej, ale one przejawiają się również w tych wyższych płaszczyznach, płaszczyznach subtelnych. Kwestia powiązań to jest kwestia tego, czego się uczymy, co odkrywamy i tak dalej. Udało mi się jeszcze w święta z młodzieżą zrobić coś takiego, co ja nazywam mapą marzeń. Zresztą mówiłem Państwu, że coś w tym temacie będę pisał, także jestem w trakcie. To jest fajna rzecz, to jest takie dalekosiężne planowanie własnego życia. Nie planowanie, nie pozwolenie na to, żeby ktoś zaplanował go za nas, tylko żebyśmy my sami zaplanowali to, czego chcemy. Nie życie z dnia na dzień, takie konsumpcyjne i tylko właśnie czyli droga, pójście w określonym kierunku. Zobaczymy, no ja im tylko zainicjowałem, pokazałem technikę, jak to zrobić, dałem narzędzia, zobaczymy, które z nich zrobi. Mają czas tak do połowy stycznia, do następnej pełni. Myślę, że coś z tego będzie. To tak a propos rodziny. Wracamy do tematu naszego, który chciałbym dzisiaj skończyć. Dokąd zmierza współczesna cywilizacja?
Czytałem Państwu tydzień temu właśnie o tym, jak to 130-iluśletnia pani otoczona swoimi dziećmi w wieku około 110 lat, uśmiechnięta, nienarzekająca, bawi się. Swego czasu również cytowałem Państwu artykuły, gdzie w Gruzji pokazane są osoby w Azerbejdżanie, które no, dożywają późnego wieku. No, prawda jest taka, że tutaj bezpośrednie przełożenie na długość wieku ma to, co spożywamy. I ci ludzie wcale nie objadają się nie wiadomo czym. Ich dieta jest jednolita, ale oparta na naturalnych produktach, na nieprzetworzonych produktach. Ja już tutaj nie chcę wracać do tych wszystkich dodatków E i tak dalej, i tak dalej. No, przy okazji świąt i konsumowania tych wszystkich produktów, te różne dodatki zaczynające się od E, no, kumulują się w naszym organizmie. Później organizm ma pewien balast do pokonania, do oczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie, wracając do tego artykułu pana profesora Więckowskiego, pozwolę sobie jeszcze zacytować parę rzeczy, bo to jest naprawdę mocny artykuł. W bardziej współczesnych czasach stan zdrowia ludzkiej populacji karmionej przemysłowo produkowanym pożywieniem szybko się pogarsza z każdą następną generacją. Szybko też rozwinęło się wiele różnych chorób. Ogólna fizyczna degeneracja, zwyrodnienie stawów i kości oraz bardzo poważne problemy stomatologiczne. Drodzy Państwo, popatrzcie, ile ludzi dzisiaj ma problemy z uzębieniem. To jest pierwszy moment, ja to już kiedyś wspominałem. Myślę, że warto przy tej okazji. Jeżeli w organizmie brakuje witamin, mikroelementów, zresztą wrócę do tego filmu, tam było właśnie pokazane, w jaki sposób ta woda wypłukuje z głębokich pokładów ziemi, skorupy ziemskiej, te minerały. Dzięki tym minerałom rosną rośliny. Jeżeli my w pokarmie nie mamy minerałów, nie mamy wapnia, nie mamy krzemu, to organizm zabiera go z tych miejsc, gdzie go jeszcze ma. I dlatego na przykład przy okazji na przykład ciąży u kobiet jest to bardzo dobrze widoczne. My tego nie zauważamy na co dzień, bo te procesy są tak powolne. Organizm zabiera wapń z kośćca, zabiera z uzębienia w pierwszej kolejności, zabiera z tych miejsc, które on uznaje, że najmniejszą szkodę sobie wtedy wyrządzi. Dlatego sypią się zęby u kobiet w ciąży właśnie bardzo, bardzo szybko, jeżeli tego wapnia nie mają w odpowiedniej postaci, w odpowiednim towarzystwie. Sypią się włosy, łamią się paznokcie. Później ta grabież idzie głębiej i to jest ten taki mechanizm, to jest taki właśnie samoczynny proces równoważenia się organizmu, bo jego głównym zadaniem jest utrzymać nas przy życiu jak najdłużej. Więc tutaj nie szukajmy jakichś lekarstw, które jak cud zadziałają z dnia na dzień, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie tędy droga. Kiedy zrozumiemy te procesy, to no zawsze świadomość i wiedza będzie rozpędzała te różnego rodzaju mroki niewiedzy, bo tutaj zasłanianie się wiarą nie tędy. Ja przypomnę co się przypisuje Einsteinowi, że nauka bez religii jest ślepa, a religia, kulawa, nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki jest ślepa. Także sama wiara jest ślepa, ona musi być poparta. Najwyższa pora, drodzy Państwo, żeby dzięki Wam no, te dwa elementy, które od lat były rozdzielane, zaczęły ze sobą współpracować, uzupełniały się wzajemnie. Tak jak nie ma totalnych granic w świecie, który nas otacza, tylko wszystko płynnie ze sobą się wiąże, tak samo wiedza i nauka, i religia, i wiara, one się płynnie ze sobą wiążą. Kwestia tylko umiejętnego powiązania tego. Ja jeszcze tak przy okazji powiem, co mnie uderzyło, jak pierwszy raz na przykład byłem na wyspach, chodzi o Anglię, to byłem w szoku ciężkim, jak wiele ludzi ma tam problemy ze stawami, z nogami, z aparatem ruchowym, jak to niektórzy mówią. Jak wiele ludzi chodzi o jakichś takich balkonikach, podpierają się i tak dalej. I dla mnie pierwszy odruch, jak zobaczyłem ten sport z tymi kijkami, oczywiście ważne, że ci ludzie się ruszają, to było takie skojarzenie bezpośrednio właśnie z ludźmi żyjącymi na wyspach. Charakterystyczne jest też zwężenie struktury twarzy i łuków zębowych oraz częste deformacje zębów. Dzisiaj nie mówi się już o zdrowej,
ale o bezpiecznej żywności. I trzeba się modlić, żeby ona taka była. Do wzrostu zagrożeń przyczyniają się także nieodpowiednie technologie produkcyjne oraz technologie zabezpieczania żywności. Na przykład w Polsce już od wielu lat trwa proceder suszenia zboża mieszanką powietrza i spalin przy pomocy radzieckich suszarek SZSP8. W związku z ich działalnością należy wręcz się dziwić, że umieralność na raka jest w naszym kraju tak niska. Negatywny wpływ na nasze zdrowie miało też wiele innych technologii, jak na przykład stabilizacja mleka proszkami ICSI, wybielanie margaryn solami niklu i tak dalej. Dziś najważniejszy jest zysk producentów, a nie zdrowie konsumentów. No to o tym już rozmawialiśmy, wiemy, także nie muszę co do tego Państwa przekonywać. Produkcję żywności otacza się tajemnicą produkcji. I to jest, drodzy Państwo, ironia. Ja tak ostatnio też się zastanawiałem nad tym, dlaczego w firmach wszystko się otacza tajemnicą. Człowiek przed człowiekiem otacza coś tajemnicą. Zbroimy się, tak naprawdę nie wiadomo kto przed kim, człowiek przed człowiekiem. Pewnego rodzaju strachy, lęki są podsycane, nasycane po to tylko, żeby uzasadnić wydawanie ogromnych pieniędzy, bo ktoś chce więcej zarobić niż ktoś inny. I ten ślepy pęd, tajemnica produkcji, tajemnica, wprowadziło się różnego rodzaju klauzule, tak, poufne, tajne, ściśle tajne. I ludzi się oszukuje, a ci, którzy o tym wiedzą, tak naprawdę już w nic nie wierzą. Pozwala to na coraz bardziej masowe podrabianie żywności, w której jest coraz mniej masła w maśle, sera w serze, mięsa w wyrobach mięsnych, zaś prawdziwe mleko można znaleźć jedynie na wsi. Ja teraz wracam do filmu Poszukiwany, poszukiwana. Pierwszy raz chyba teoria zawartości cukru w cukrze pojawiła się w tym filmie. Jeżeli Państwo pamiętacie, główny aktor najął się za gosposię u takiego pana profesora, który niby właśnie analizował zawartość cukru w cukrze. Ale dzisiaj mamy taką rzeczywistość, że tak naprawdę w mięsie szukamy mięsa, w serze sera i tak dalej, i tak dalej. Najwięcej uwagi trzeba poświęcić przyszłości, w którą agresywnie wdziera się globalizacja. Podważa się wydajność małych gospodarstw rodzinnych, co jest rozmyślnym kłamstwem. Ma tu miejsce wyłącznie oszczędność pracy, a nie wydajność z hektara. Drodzy Państwo, jestem ekonomistą i pamiętam, jak mówiono mi, że wożenie jakiegokolwiek produktu dalej jak 60 km od miejsca wytworzenia z punktu widzenia ekonomii się nie opłaca. Policzcie sobie te wszystkie koszty, które trzeba dodać do tego, amortyzacja pojazdów, koszty paliwa, pracownicy i tak dalej, przechowywanie, to są wszystko koszta. To musi być również policzone. Często to są większe koszta, dużo większe koszta, jak koszta wytworzenia danej rzeczy. A ludzie mimo to z uporem maniaka chcą kupować produkty jeszcze taniej. No nie da się. To jest utopia. Tak jak utopią jest ciągły wzrost gospodarczy. Tak jak ziemia funkcjonuje na zasadzie równowagi, tak gospodarka powinna być opracowana przez tych naszych wybrańców, tak? Tak powiedzmy, tych polityków takich nazywajmy, bo takich tak rzeczywiście coś jest, zrównoważona. To powinni być fachowcy, specjaliści, którzy doprowadzą do tego, że regionalne gospodarki będą zrównoważone. Ale to jest moja mała taka dygresja przy okazji tego, że rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dokąd zmierza cywilizacja. Ja mam nadzieję, że dzięki Państwu właśnie w tych kierunkach, o których tak sobie przy okazji wrzucam dygresję. Uzyskuje się ja wrócę do tego cytatu. Ma tu miejsce wyłącznie oszczędność pracy, a nie wydajność z hektara. Uzyskuje się ją wyłącznie ogromnym nakładom na maszyny, pestycydy i nawozy sztuczne. Ciężki sprzęt, taki jak traktory czy kombajny, naciska na glebę i zmienia jej strukturę, co znacznie zmniejsza wydajność z hektara i sprzyja wysiewaniu chwastów. Uprawy w gospodarstwach rodzinnych są oparte w dużej mierze na pracy fizycznej i wykorzystywaniu zwierząt, których wydajność pracy jest mniejsza.
Jednak państwo powinno się cieszyć, że ludzie mają pracę, zamiast masowo produkować bezrobotnych i bezdomnych, których pozostawia się bez żadnej pomocy. I to jest prawdziwe niewolnictwo. Zastanówcie się nad tym państwo, jak społecznie zostało wyasygnowane pewnego rodzaju mity mówiące o tym, że jak ktoś w konia orze, no to to już biedak. Jak ktoś kozę ma, no to to już bieda, jakiej w ogóle szkoda gadać. Jest takie drobne, ja może źle użyję określenia, drobnomieszczańskie, takie, to jest dopiero, przepraszam, nie obrażając nikogo, wiejskie patrzenie, tak, na śmianie się z kogoś, kto żyje w zgodzie z naturą, kto nie niszczy jej. W jednym z artykułów, ja mam nadzieję, go znajdę, państwu kiedyś pokażę, było wyliczone, że na dzień dzisiejszy, na jednego człowieka na planecie przypada 1,8 hektara ziemi. Drodzy państwo, toż to szmat ziemi. 1 hektar według Anastazji jest w stanie wyżywić całą rodzinę. Ja się z tym zgadzam. Ale nie monokultury. Często mówię ludziom o tym hektarze, on, człowieku, z czego będziesz żył? Przecież ty tam się nie zarobisz. A po co zarabiać? Tak się nauczyliśmy tylko zarabiać, zarabiać, zarabiać. Zażynać się i nie mieć pieniędzy. Pamiętam czasy, kiedy mój wujek, który ma tam prawie 30 hektarów, nie miał na książki dla dzieci, które chodziły do podstawówki. Ale dzisiaj jest inaczej, ale styl życia się jego nie zmienił. Odszedł od tego, że no nie ma dzisiaj marchewki, nie ma buraków, chociaż zaczynają coraz więcej tego uprawiać we własnym ogródku. Dlatego tu chodzi o tą świadomość, o to, że nie monokultury, a permakultury, że rośliny obok siebie, które nawzajem odstraszają swoje pasożyty, które żyją w pewnej równowadze, tak jak równowaga będzie na małej przestrzeni, tak również i na dużej ona będzie zachowana. I to my mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Ja o tym wpływie na sam koniec jeszcze państwu parę słów będę chciał powiedzieć. Jak to możemy zmieniać? Bo możemy. Niekoniecznie musimy mieć od razu hektar albo cokolwiek, tylko wracam do tego 1,8. I dzisiaj w krajach uprzemysłowionych ludzie zużywają płody rolne i produkty wyprodukowane na prawie 3 hektarach. No to jeżeli ktoś w ciągu roku zużywa tyle, że trzeba aż 3 hektarów, to ktoś inny musi się zadowolić tym, co wyprodukuje ziemia z jednej morgi, prawda? I tych nazywamy biednymi, ale z drugiej strony znowuż ci w krajach uprzemysłowionych, jak popatrzymy na ich jadłospis, są niedożywieni, bo brakuje im na poziomie, o tym mówiliśmy tydzień temu, na poziomie komórkowym witamin, mikroelementów, aminokwasów. Ale przecież poszliśmy cywilizacyjnie do przodu, jesteśmy bardziej rozwinięci. Więc teraz mam pytanie, czy to jest rozwinięcie, czy przypadkiem, no, nie poszliśmy, nie rozeszły się pewne kierunki w naszej osobowości. To znaczy, no kojarzy mi się teraz, miał mi się kiedyś taki program, pokazano chłopca, bodajże 12-13-letniego, matematyk, mózg niesamowity, studiował, chyba kończył już matematykę, fizykę, no rozwalał takie zadania matematyczne, że profesorowie się głowili, potrzebowali 2 tablic, a on to robił w 2 równaniach, w 2 linijkach. Ale w momencie, kiedy dziennikarka zadała mu pytanie, chłopcze, a masz sympatię? To się okazało, że z tego wielce wyedukowanego, mądrego gościa zrobił się taki chłopiec, który miał nie wiem czy 6 lat. On jej zadał pytanie, przepraszam, a co to jest sympatia? I wyszło szydło z worka. Drodzy państwo, rozwój polega na równoległym rozwoju i duchowym, i mentalnym, i osobowościowym, i psychicznym, i technologicznym, tak? Tu musi być ta spójność, która powoduje, że ta równowaga się będzie rozwijała. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy mieli takie kwiatki, jak mamy na dzień dzisiejszy. Praktycznie rzecz biorąc, hektar ziemi. Proszę się posilić, jak macie państwo chwilę czasu, bo ja nie zdążyłem jeszcze tego zrobić, ale sobie chcę usiąść przy rocznikach statystycznych i porównać sobie, ile ziemi ma Polska. No wiadomo, że część ziemi jest nieuprawna i są jakieś tam powierzchnie, których się nie da uprawiać, to są lasy powiedzmy, góry wysokie, a ile mamy obywateli? Jakbyśmy to podzielili na ludzi, to na ile by ziemi wypadło na jednego człowieka w Polsce? Tylko oczywiście ci tam na górze nie będą w tym zainteresowani, no bo
czerpią z tego profity, wygodne życie. Tylko frustracja w urzędach jest już chyba tak ogromna, że sięga zenitu. Zobaczymy, kiedy ta bańka pęknie. Uprawy w systemie globalnym, na przykład rośliny genetycznie modyfikowane, to monokultury wysiewane na olbrzymich obszarach. Specjaliści przyznają jednogłośnie, że istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między wielkością farmy i jej faktyczną wydajnością. Małe farmy są 2 do 10 razy wydajniejsze w przeliczeniu na jednostkę powierzchni od dużych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych małe farmy wytwarzają ponad 10 razy więcej na akr niż duże. W Ugandzie jednohektarowe gospodarstwa osiągają 4-krotnie większą wydajność od farm 6-hektarowych. W Syrii farmy o wielkości 0,5 hektara mają 4 razy większą wydajność od 8-hektarowych. Policzcie sobie to państwo, a zobaczycie, że tak naprawdę my tak jesteśmy gdzieś tam oszukiwani. Nawet ci rolnicy idą stereotypami, nie zastanawiają się nad pewnymi rzeczami. Mała działka, człowiek o nią dba, a zobaczcie ogródki działkowe. One są zadbane, każdy skrawek wykorzystany. Ja nie zapomnę, jak swego czasu pojechałem do Rosji, do ojca, który 200 kilometrów na południe od Moskwy, w Bołchowie, to była kiedyś taka miejscowość letniskowa carów, tam było mnóstwo kościołów. W czasie, kiedy ja tam byłem, a to była końcówka szkoły oficerskiej, to tam już praktycznie rzecz biorąc nie było tych budynków. Jeżeli jakiś stał, to była w nim albo szkoła, albo jakiś tam państwowy budynek. I co mnie uderzyło? To no, tam nie było państw prywatnej ziemi wówczas, ale przy domach, w ogródkach, ci ludzie mieli naprawdę owoce, warzywa. Krowa, która chodziła przy domu, to była naprawdę, wyglądała jak krowa u polskiego rolnika. A te, które pasły się na polach, łącznie z tym, że widziałem krowę, która się cieli w polu bez jakiejkolwiek kontroli, no byłem w ciężkim szoku, bo my oglądamy w telewizji amerykańskie westerny, myślę, że powinno się kręcić też i rosyjskie, bo tak naprawdę to te stada krów, które tam wędrowały, a tylko przenośne dojarnie podjeżdżały o określonej porze dnia, no nieważne, i ci, którzy ich pilnowali na koniach. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no jeżeli były uprawy jakieś zboże, to była masakra, to naprawdę nikt o to nie dbał, to źdźbełka były na metrze kwadratowym, to można było je policzyć dosłownie, żeby gęstość zobaczyć jakąkolwiek, to trzeba było się położyć na ziemi i spatrzeć z perspektywy ziemi. A znowuż pod domem, jak ktoś miał skrawek jakiegoś zboża, to było tego naprawdę gęsto. Ja pamiętam, kiedyś jedziemy i mówię, o tata, orzechy. A on mówi, nie, mówi, synu, ziemniaki wiozą. Aż nie wierzyłem, podszedłem do samochodu i pytam się tego Rosjanina, mówię, dlaczego u was takie malutkie ziemniaczki, dosłownie jak orzechy? Mówię, że u nas w Polsce to są takie duże. Wiecie, co mi odpowiedział? Bo u nas rosną 2 albo 3 lata. Zobaczcie, jak można urobić świadomość ludzi poprzez pewnego rodzaju działania, właśnie te działania materialne, które dają wymierną korzyść danemu człowiekowi. Ludzie, nie rozumiejąc pewnych rzeczy, zawsze znajdą sobie wytłumaczenie. To taka mała dygresja. Jeżeli porównamy produkcję kukurydzy w USA i w Meksyku, gdzie stosuje się jedynie pracę rąk, to okaże się, że biorąc pod uwagę zużycie energii, wydajność w Meksyku jest prawie 50 razy większa niż w Ameryce. A kiedy uwzględni się zwierzęta pociągowe, to ten wskaźnik zwiększy się jeszcze kilka razy. Koń to najtańszy i bardzo inteligentny robotnik, który nie wie, co to strajk, nie wymaga kosztownych części zamiennych ani ropy naftowej. Nie produkuje spalin, żywi się trawą i produkuje nawóz, który pomaga zwiększyć wydajność z hektara. Ogromne nakłady na transport, na duże odległości sprawiają, że ten globalny system staje się skrajnie kapitało- i energochłonny. Zwolennicy wolnego handlu próbują przekonać nas, że flotylle statków, ciężarówek i samochodów przewożących te same produkty, często w przeciwnych kierunkach, prowadzą do poprawy ekonomicznej wydajności i że dawny system był absurdalnie marnotrawny. Amerykański Departament Transportu szacuje, że każdego roku produkty rolne i spożywcze pokonują odległość, uwaga, 566 miliardów tonomil, nie licząc importu i eksportu towarów. Produkty, które trafiają na przeciętny talerz w USA,
musiały pokonać średnio 2400 km. Jak to się ma do tego, że wożenie czegokolwiek 60 km od miejsca wytworzenia jest nieopłacalne? Badania niemieckie wykazały, że jeden kubek jogurtu zawierał składniki pochodzące z czterech różnych krajów, które przebyły łącznie ponad 1000 km. Nie wiem jak państwa, ale jak ja czytam te rzeczy, to mnie zatyka. Obliczenie kosztów ekologicznych, z którymi wiąże się globalny system produkcji i dystrybucji żywności, wymaga uwzględnienia kosztów budowy całej infrastruktury, która ten system podtrzymuje. Jesteśmy już na drugiej stronie, mniej więcej w tym miejscu. W przeważającej części koszty te poniosły państwa, przeznaczając na to pieniądze podatników, podczas gdy korzyści z niej czerpią globalne przedsiębiorstwa. Stanowią one ogromne, ukryte dotacje dla wielkiego biznesu w światowej gospodarce. W Stanach Zjednoczonych w 2000 roku z 27 miliardów dolarów przeznaczonych na rolnictwo większość trafiła do dużych gospodarstw przemysłowych. Szacuje się, że amerykańskie korporacje zyskują co roku dzięki subsydiom 2,4 miliarda dolarów. Globalna produkcja wcale nie jest tańsza. Jest to mit oparty na kłamliwej analizie statystyk ekonomicznych. I teraz, drodzy państwo, pytanie, kto zapłacił tym profesorom za to, żeby te statystyki tak wyglądały, a nie inaczej? I co im obiecał za to, że będą innym urabiali, albo inaczej, powiem brutalnie, robili wodę z mózgu? Jeszcze dobrze, jak to będzie woda. Centralizowany system wymaga rozwinięcia kosztownego transportu na olbrzymie odległości. Czy jest to ekonomiczne? Wystarczy przyjrzeć się na przykład problemowi mleka na terenie Wielkiej Brytanii. W roku 1996 import mleka do tego kraju wyniósł 114 tysięcy ton. Czy działo się to dlatego, że brytyjscy rolnicy nie byli w stanie zaspokoić krajowego popytu na mleko? Z pewnością nie, ponieważ w tym samym roku wyeksportowali 119 tysięcy ton mleka. Rodzi się zatem pytanie, kto ponosi koszty transportu takiego ekonomicznego bez sensu? No jak państwo myślicie, kto? Także marketing żywności przeznaczonej na globalne rynki jest wysoce scentralizowany. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem ogromnych super i hipermarketów, które obsługują konsumentów z bardzo dużego obszaru. Konsumenci muszą pokonywać ogromne odległości, zwykle samochodami, dokładając swoją cegiełkę do emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. Wiele gatunków warzyw i owoców zrywa się, kiedy są jeszcze zielone i twarde, aby nie uległy zepsuciu w czasie transportu. Im są wcześniej zerwane, tym są gorsze. Na przykład mają mniej witamin. Dopiero po dowiezieniu na miejsce umieszcza się je w specjalnych pomieszczeniach wypełnionych etylenem, który przyspieszy ich dojrzewanie. Takie pomidory mają znacznie gorszy smak i mniej wartości odżywczych od lokalnych produktów, które są zazwyczaj zrywane i spożywane tego samego dnia. Warto przypomnieć, że w 1910 roku w USA 41% środków wydawanych na zakup żywności trafiało do rolników, 15% do producentów maszyn i innych produktów potrzebnych rolnikom, a 44% do supermarketów. Do roku 1990 te proporcje zmieniły się dramatycznie. Przepraszam, bo mi uciekło. Udział producentów sprzętu wzrósł do 24%, czyli z 15 do 24%, a działania marketingowe pochłonęły 67% z 44%, a udział rolników spadł do 9%. Czyli zobaczcie, drodzy państwo, rolnik, który wytworzy produkty, dostaje niespełna 10% wartości tego, co wytworzył.
Któregoś razu kiedyś, pamiętam, tata mój trafił na dokumenty. Pracował jako na sprzęcie ciężkim, kiedy już nie mógł pracować w petrochemii na tych trackingowych stacjach, bo tam było mnóstwo takich czynników toksycznych, chemicznych. No wiadomo, tam gdzie się rafinuje ropę naftową, no to nic zdrowego w powietrzu nie może być. Jemu lekarz powiedział, że jeżeli chce żyć, to musi no, po prostu zmienić pracę. I on poszedł pracować, ponieważ miał uprawnienia na sprzęt ciężki, jeździł czołgiem w wojsku, jeździł spychem w zakładach melioracyjnych. I trafiły mu kiedyś dokumenty w ręce. Wartość tego, co wytwarzał jako operator sprzętu ciężkiego, inaczej, dostawał niecały procent tego, co wytwarzał. Wartości, którą tworzył. Tak przynajmniej wynikało z dokumentów. Czy mówimy o sprawiedliwości? No zobaczcie, drodzy Państwo, na Zachodzie osoba pracująca fizycznie naprawdę ma środki, żeby godnie żyć, tak? Ale ten system jest tak skonstruowany, żeby tutaj nigdy nie było równości. Z tym, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że w tym systemie nie ma równowagi. Bo gdyby ta równowaga gdzieś na jakimś etapie się zazębiała, to by było super, bo jeżeli nie zmienimy tego, o czym dzisiaj teraz czytam w tym artykule, to drodzy Państwo, no nie ma siły, to się sypnie. Pytanie kiedy? Myślę, że wtedy, kiedy tym, którzy pociągają za te sznurki, będzie na tym zależało. A zależało będzie im wtedy, gdy uznają, że świadomość społeczeństwa, którym sterują, jest przygotowana na to, że zrobią to, co będą chcieli zrobić. A ludzie będą przekonani, że to jest jedyne wyjście. Twierdzę, że zawsze są inne możliwości. Tylko trzeba chcieć rozmawiać. Wydawałoby się, że w produkcji żywności najważniejsi są rolnicy. A najlepsza żywność to produkty świeże, a nie zrywane przedwcześnie i podróżujące tysiące kilometrów po świecie. Takie cuda mogą się jednak zdarzać, kiedy nieliczna garstka bogatych ludzi kontroluje rządy i polityków, których wybrała krzywdzona przez nich większość. Drodzy Państwo, to jest ironia. Tak ułożyć system, żeby ci, którzy są krzywdzeni, wybierali tych, których my chcemy, a ci, żeby znowuż tak tańczyli, jak im zagramy. I to jest to takie pojęcie tego pseudo-sukcesu, o którym mówimy. I ja wrócę do tej prezentacji na początku, gdzie Jennifer Rush śpiewa piękną piosenkę, chyba jedyny jej przebój, Płomienie miłości. Sukces bez miłości czyni cię aroganckim. Sukces bez miłości czyni cię aroganckim. A ci ludzie na dole zadowalają się czasami, naprawdę. I nie uważają, że nic nie są w stanie zmienić. Są w błędzie, bo to kropla drąży skałę. Lokalna żywność nie zawiera żadnych chemicznych dodatków, ponieważ nie ma potrzeby jej przetwarzania. Z powodu opakowań potrzeba coraz więcej miejsca na wysypiska śmieci. Wiele opakowań to nieulegające biodegradacji sztuczne tworzywa. Spalanie tych odpadów zanieczyszcza powietrze setkami trujących substancji, takich jak na przykład dioksyny, i pozostawia popiół zanieczyszczony metalami ciężkimi i innymi trującymi związkami. Aby wdrożyć cały ten system, trzeba było zbudować wiele hektarów darmowych parkingów i dróg dojazdowych, co wiąże się zwykle ze znacznym zniszczeniem podmiejskich terenów zieleni. Według ostatnio przeprowadzonych badań, koszty środowiskowe, włączając w to zanieczyszczenie gleby, powietrza, szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i straty bioróżnorodności, wynoszą rocznie w samej tylko Wielkiej Brytanii 3,9 miliarda dolarów, w Niemczech 2 miliardy dolarów, a w Stanach Zjednoczonych 34,7 miliarda. Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego jest coraz większy wpływ kilku potężnych korporacji na zaopatrzenie żywność na świecie. W świecie, w którym wiele firm konkuruje ze sobą, ceny produktów muszą być takie, żeby mogły być one kupowane. W globalnym świecie firmy łączą się w globalne konglomeraty, jak na przykład Cargill, ja mogę przekręcić, coś proszę mi wybaczyć, Archer Daniels Midland, Smithfield Food czy ConAgra. Powiem szczerze, mi te nazwy nic nie mówią, ale no, my jesteśmy małym państwem, także nie wszystko do nas jeszcze dotarło, tak?
Takie wielkie konglomeraty mogą dyktować ceny, nie licząc się z konkurencją. Na przykład we Włoszech, w momencie, kiedy ceny zbóż zmalały o połowę, ceny makaronów wzrosły o 32%. No wracamy do tego, o czym mówimy, tak? Z jednej strony mówi się, no ciekawe, jak będzie z polskim, z gazem w Polsce. Rosjanie nam obniżyli cenę. Zobaczymy, jak nam nasi decydenci obniżą cenę. Ale nieważne, popatrzcie Państwo tylko na to, żebyście zobaczyli, jak te mechanizmy działają, żebyście zrozumieli, że tak naprawdę mamy na to wpływ. Bo prawdziwa wolność to niezależność. Drobni producenci stali się chłopami pańszczyźnianymi. To samo stało się w USA, w Argentynie. Ja kiedyś Państwu mówiłem, co było w Argentynie, tak? W jaki sposób w Argentynie rolnictwo oparte na takich rodzinnych gospodarstwach zostało wykończone. Argentyna dzisiaj nie posiada, jej 90 parę procent areału upraw w Argentynie nie należy do Argentyny. Jest to państwo, w którym najwięcej uprawia się genetycznie modyfikowanej żywności rozsyłanej na cały świat. Ale podobnie dzieje się w Brazylii, Paragwaju czy w Indiach, chociaż w Indiach już ci mądrzy ludzie na dole zaczynają się burzyć. I to też nie polega na tym, żeby zaraz robić rewolucję, po prostu robić swoje, jak to kiedyś Młynarski śpiewał. I to samo stanie się w Polsce, jeżeli politycy dadzą więcej szans obcemu kapitałowi wbrew interesom polskich rolników i konsumentów. Drodzy Państwo, przecież to o nas chodzi, o nikogo więcej. Coraz częściej pojawiają się obawy dotyczące jakości żywności. Coraz więcej ludzi zastanawia się, czy to, co jedzą, jest bezpieczne. Rzeczywiście, jeżeli zastanowimy się nad typową żywnością naszych czasów, hamburgerami z hormonami wzrostu, warzywami nafaszerowanymi pestycydami, gazowanymi napojami słodzonymi, aspartamem i ogromną ilością żywności, której smak i kolor został sztucznie wzbogacony substancjami chemicznymi, to możemy dojść do wniosku, że celem globalnego systemu żywnościowego jest zapewnienie globalnemu systemowi opieki zdrowotnej jak największej liczby pacjentów. Ja już się nie będę wypowiadał na temat tego, jak ten narodowy system dba o tych pacjentów, ale zgodnie z chińskim powiedzeniem, złotej kaczki się nie zabija od razu. I on się trzyma przy życiu tak długo, jak długo będzie znosiła złote jajka i jak długo będzie można złote piórka z niej wyrywać. I dla mnie, drodzy Państwo, czy się komuś to będzie podobało, czy nie, to są metody niczym nie różniące się od tego, co robiono w obozach koncentracyjnych. Tylko tam to nazywano po imieniu, a u nas politycy robią piękną minę do tej gry. I mamy prawo, które jest układane pod tym kątem. Jeżeli ktoś tutaj coś mówi o jakiejś grupie trzymającej władzę, to właśnie tutaj trzeba by było popatrzeć dokładnie za te wszystkie nitki wchodzące gdzieś tam dalej. A jeżeli ktoś coś z tego wyskakuje z tej układanki, to chyba tylko dlatego, że ten ktoś się nie podzielił. Albo nadepnął komuś na odcisk, na jakimś etapie jego życia. Nieważne. Czytamy dalej. Żywność z gospodarstw rodzinnych jest zdecydowanie zdrowsza dla ludzi i środowiska. I to jest to, o co Państwa wręcz nawet błagam. Szukajcie w swoim otoczeniu rolników, którzy robią to naprawdę, nawet na małym areale, ale z miłością, z uśmiechem, z radością, do tego jeszcze na nawozie naturalnym, bez jakichś ogromnych upraw. Nie jest zaskoczeniem, że liczba zatruć żywności wzrasta wraz z rozwojem jej globalnego modelu produkcji i dystrybucji. Przy produkcji odpowiadającej potrzebom globalnego rynku, tutaj mamy w nawiasie Schmidtfield, ogromne stada zwierząt są trzymane ciasno obok siebie w warunkach antysanitarnych, co znacząco zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się takich chorób, jak choroba wściekłych krów, pryszczyca, ptasia i świńska grypa i wiele innych. Aby temu zapobiec, zwierzętom podaje się zapobiegawczo, w cudzysłowiu zapobiegawczo. I to się nazywa zapobiegawczo, a kiedy ludziom mówimy o suplementacji, o odżywianiu się, dożywianiu na poziomie komórkowym i mówimy, że zapobiegawczo, a co ty mi gadasz? Ale wracam do zwierząt, co jest bardzo niebezpieczną praktyką, ponieważ stwarza ryzyko powrotu wielkich pomorów. I one były już nieraz. I myślę, że się dlatego nas tak ładnie straszą, albo inaczej przygotowują na to, co się może pojawić. W każdym bądź razie uniezależnienie się od takich źródeł wody, od takich źródeł pokarmu, no to jest to prawdziwa wolność.
Na świecie istnieją dwa skrajnie odmienne sposoby produkcji żywności. W pierwszym przyroda jest traktowana jak nieprzyjaciel, którego należy ujarzmić. Do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się trucizny, które niszczą większość organizmów w danej agrocenozie. Człowiekowi, który stworzył taki sposób, wydaje się, że jest w przyrodzie najważniejszy, że jest ona dla niego całkowicie od niego zależna. Przynosi to wielkie zyski koncernom i zarazem rujnuje miliony drobnych rolników produkujących zdrową żywność. Ponadto uzależnia od koncernów całą produkcję rolną na świecie. To bardzo niebezpieczne dla zdrowia konsumentów, rolnictwa, środowiska, a śmiem twierdzić, że nawet całej ziemi. Drugi sposób, którego bardzo liczne kierunki rozwijają się w wielu miejscach na świecie, traktuje przyrodę przyjaźnie, starając się wykorzystać wiele gatunków jako naturalnych sojuszników w przyrodzie. Są to organizmy glebowe, pszczoły. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeliście też o emach. Japoński naukowiec odkrył takie bakterie, które wpuszczone na przykład do gnojowicy, ja tego używam do akwarium, powodują, że po tygodniu mamy czystą wodę. Jeżeli dołoży się do tego jeszcze medytację, ale na koniec powiem o medytacji. Są to organizmy glebowe, pszczoły, owady drapieżne i pasożytnicze oraz ptaki owadożerne będące naturalnymi regulatorami fitofagów, to znaczy szkodników roślin. Ja tylko przypomnę jeszcze, że w Japonii wytruto gdzieś, wyniszczono ptaki, tak? Zniszczono pszczoły, to teraz latają z pędzelkami, nie pamiętam w jakiej to było prowincji chińskiej, i sami zapylają te kwiatki. No takiej przyszłości chcemy? Autorami tych metod są prości rolnicy. Właśnie tam chodziło o zbyt duże ilości nawozu. Zresztą ja nie wiem, czy tydzień temu nie czytałem, ale przypomnę Państwu, że w Japonii postawiono na biologiczną żywność, tak? Organiczną żywność. Zwrot Chińczyków ku organicznej żywności. Tylko zacytuję, że w 2008 roku doszło do poważnego zatrucia 300 tysięcy dzieci po podaniu im mieszanki mleka skażonej melaminą. 6 dzieci zmarło. W kwietniu policja przechwyciła 40 ton kiełków, które zostały potraktowane niebezpiecznie przyspieszającymi wzrost chemikaliami i hormonami. Okazało się, że te kiełki świecą, tak? W maju na polach zaczęły wybuchać arbuzy, ponieważ zbyt obficie nawożono je środkami przyspieszającymi wzrost. Dlatego dzisiaj Birma eksportuje żywność do Chin. I o tym chyba też wcześniej mówiłem. Dzisiaj najlepszy biznes to właśnie budowanie firmy na organicznej żywności i sprzedaż tego. Mam nadzieję, że w najbliższym otoczeniu to diamenty leżą pod nogami, drodzy Państwo. Nie szukajmy ich daleko. Ale dobra, wracamy. Autorami tych metod są prości rolnicy z Azji, Afryki, Ameryki Południowej. I w Polsce tacy też są. Odsyłam Państwa do grudniowego Nieznanego Świata, chociaż już jest styczniowy. Tam też są pokazani ludzie, którzy w sposób właśnie naturalny uprawiają rośliny. Produkują na bardzo... którzy lepiej znają swój kraj od mądrali z Monsanto. Nie będę już tłumaczył, Państwo wiecie, co to za firma. Produkują na bardzo wielkich obszarach zdrową, smaczną i bezpieczną żywność, tylko te obszary są, bym powiedział, takie rozparcelowane, porozrzucane. Jeszcze nie są te działania skoordynowane. Ja mam nadzieję, że my jako wolna ludzkość przyłożymy się do tego, żeby to było wszystko właśnie takie skoordynowane, żebyście Państwo wiedzieli, gdzie szukać, tak? Gdzie dla Was będzie najbliżej, i żebyśmy tworzyli tego rodzaju ogniska. Jest to dalekowzroczne i korzystne nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Drodzy Państwo, ja wracam do tego i to są wyniki badań. Ja już to mówiłem parę razy, ale dzisiaj jemy ziemniaki z genem meduzy, kukurydzę z genem kury. Ja kiedyś wspominałem o tym, znalazłem kiedyś w internecie, nie mogę tego odszukać, kaczkę, która się urodziła z kurzymi nóżkami. Dochodzi do licznych mutacji. Jemy naprawdę mnóstwo pokarmów. Cząstka genu, która... oczywiście, jeżeli tam jest ich niewiele, organizm sobie poradzi, ale przy dużym natłoku to tak samo jak z wolnymi rodnikami. Jeden wolny rodnik, ja tłumaczyłem Państwu tydzień temu tą taką historię na przykładzie kobiety-mężczyźni. Jeden wolny rodnik nie robi krzywdy, tak? Ale jak już jest ich tak dużo, no to nie ma siły. I dlatego
efekty tego, jeżeli popatrzymy sobie w życiu realnym, i naukowcy to potwierdzają, są takie, że zwierzęta karmione tylko i wyłącznie roślinnością modyfikowaną genetycznie w piątym pokoleniu, w piątym miocie stają się bezpłodne po piątym miocie. A po drodze dochodzi do licznych mutacji i rodzą się dzieci kalekie, powypaczane. Są rejony na świecie, chociażby i w Japonii, są rejony tam, gdzie w Wietnamie stosowano różnego rodzaju związki chemiczne, iperyt i tak dalej, gdzie do dnia dzisiejszego rodzą się dzieci kalekie. Nie mówi się oficjalnie, ale na przykład w petrochemii, ja jestem z Płocka, kobiety pracujące w laboratoriach dobrze zarabiają, ale dostały i że młode kobiety mają zakaz rodzenia dzieci. Były liczne przypadki tego, że rodziły się dzieci chore, zmutowane i naprawdę. To tylko szkoda w ogóle nawet gadać, ale taka jest prawda. Obudźcie się, drodzy Państwo, bo naprawdę żyjemy w takiej rzeczywistości. I jeżeli zrobimy laboratorium chemiczne z Ziemi, to nie czarujmy się, jakie życie, jaka forma życia przetrwa. I czy będzie to forma życia, którą będzie stać na to, żeby racjonalnie, rozsądnie i samodzielnie myśleć? Przepraszam, bo się znowu nakręciłem. Największe sukcesy na tym polu notowane są w krajach rozwijających się. Najlepiej ilustruje to przegląd 208 projektów z 52 krajów. Prawie 9 milionów farmerów zaadoptowało trwałe i zrównoważone rolnictwo na powierzchni kilkudziesięciu milionów hektarów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej. Wyniki 89 projektów badawczych wykazały, że farmerzy uzyskali wzrost plonów ze swoich upraw wynoszących 50 do 100%. Wartość produkcji tego rolnictwa w roku 2006 oceniana była na 70 miliardów dolarów. Ten system jest szczególnie korzystny dla środowiska, ponieważ zapobiega lub ogranicza zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb nawozami, pestycydami i globalnie modyfikowanymi organizmami. Ponadto zapobiega skutecznie głodowi na świecie i jest korzystny dla zdrowia wszystkich żywych organizmów. I zamiast siedzieć i płakać, że mam maniok do jedzenia, po który muszę iść do dżungli i nie czekam na to, aż mi ktoś przywiezie tirem nie wiadomo skąd, nie wiadomo co. Ja dam tylko też przykład, jak trudno jest tą świadomość zmienić. Znajomy, który ma gospodarkę, ileś tam krów, zaproponowałem mu, żeby wykorzystywał emy. Bo znowuż mojego przyjaciela, kuzyn, który ma bardzo duże gospodarstwo na Mazurach, zresztą ja mam nadzieję, jak Państwo byście chcieli, to też na miary mogę dać, bo on jest otwarty na to, uzyskuje po 2 latach 20% większą ilość mleka. Jego krowy mają takie zdrowe bakterie, że aż przyjeżdżali z Niemiec, pytali się, co on robi. No ale jak mój wuj zaczął stosować emy, no to w pierwszym odruchu co się stało? Krowy dostały zapalenia. Zapalenia wymion, no i się przestraszył, odstawił. A tutaj właśnie konsekwencja i upór. To nie jest tak, że to jest za dotknięciem czarodziejskiej różdżki będzie cacy. Dzisiaj, jak pogadacie z rolnikami, to krowa jest tak eksploatowana, że ona musi dać określoną ilość mleka przez określonym czasie, później nie jest w stanie. Dwie, trzy, cztery laktacje i do widzenia. No to jak jeszcze taki, kiedyś krowa potrafiła i 12 lat na gospodarce być. Ja nie pamiętam dokładnie, ale no tak strzelam, pi razy drzwi. Ale dbało się o to zwierzę. Dzisiaj mówimy o tych kurczakach, które są w klatkach, ale to w tym kierunku poszło. Drodzy Państwo, to wy, konsumenci, wymusiliście na producentach tego rodzaju zachowania. Dzisiaj każdego rozlicza się za zysk. Ale są te przebłyski, o tym czytamy i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy. Farmerzy, konsumenci, ekolodzy z całego świata łączą siły, domagając się odejścia od globalnej polityki na rzecz lokalnych systemów żywnościowych, które służą całym społeczeństwom, a nie tylko właścicielom wielkich koncernów. Będzie to musiało odbyć się na szczeblu zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Drodzy Państwo, w najbliższych czasach będą czekały nas jedne, drugie, trzecie wybory. Wybierajcie takich ludzi, głosujcie na ludzi. Nasze partie nawet w swoich programach nie mają takich postulatów, nie wyciągają. Po co? Żeby później ktoś ich z tego rozliczył? Przecież oni nie reprezentują waszych interesów. Nie chodzicie nawet na spotkania, które są organizowane. I oni sami siebie wybierają, bo wy nawet na wybory nie chodzicie. To, co mówiłem kiedyś, lepiej pójść i kartę skreślić. Jeżeli będą głosy nieważne, będą wybory powtarzane.
Jeżeli ich będzie więcej niż tych ważnych, to jest warunek. Poczytajcie sobie ordynację wyborczą. Czasami warto. Będzie to musiało się odbyć na szczeblu zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Dobrym przykładem rozwiązania tego problemu jest Kuba, z której, drodzy Państwo, kiedyś się śmiano, tak? Embargo założono i tak dalej, ale Kuba dzisiaj jest samowystarczalna, gdzie powstała szczególnie trudna sytuacja z uwagi na amerykańską blokadę i brak rosyjskiej pomocy. Jest to kraj, w którym większość ludzi zamieszkuje miasta. Kubańczycy stworzyli coś, co jest inspiracją dla mieszkańców miast całego świata. Stworzyli produkcję żywności na terenach miejskich. W 1994 roku w samej tylko Hawanie powstało 8 tysięcy farm. Przekopano wszystkie skwery pod budynkami państwowymi, przeznaczając je na produkcję warzyw. W roku 98 produkowano 540 tysięcy ton żywności przeznaczonej dla lokalnej konsumpcji. Był to najbardziej ekonomiczny system wspierany przez rząd, który pomijał transport i bardzo drogich pośredników. Żywność trafiała bezpośrednio od producenta do mieszkającego po sąsiedzku konsumenta. Po wielu latach badań profesor Uniwersytetu na Okinawie Teruo Higa odkrył, że można łączyć szczepy mikroorganizmów wymagających różnych warunków w jeden synergiczny zespół współpracujących ze sobą drobnoustrojów i że można je wykorzystać do wielu różnych celów w rolnictwie, ogrolnictwie, medycynie, ochronie środowiska i tak dalej. Stosowanie M, no właśnie to są te M, o których wspomniałem, efektywne mikroorganizmy, jak nazwano te drobnoustroje, coraz bardziej się rozpowszechnia. Aktualnie wykorzystuje się je w 100 krajach. Coraz większym powodzeniem są także wprowadzane w Polsce. W dniach 7-8 września bieżącego roku w Licheniu odbyła się konferencja naukowa, podczas której kilkadziesiąt osób prezentowało korzystne wyniki stosowania emów. W wielkim skrócie były to poprawa struktury gleby, zwiększenie plonów, zmniejszenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów, lepsze zdrowie roślin i zwierząt, likwidacja wszelkich złych zapachów. Na początku wprowadzania M w każdym z tych krajów było nadzorowane bezinteresownie przez specjalistów z Japonii, zaś pertraktacje były prowadzone bezpośrednio na szczeblu rządowym. Japończycy nie wspierają prywatnych interesów, ponieważ ich zamiarem jest udostępnienie technologii M rolnictwu w danym kraju dla dobra wszystkich jego mieszkańców, a nie czynienie z niej źródła zysku dla pojedynczych osób, spółek czy firm. Rodzi to wielką nadzieję, zwłaszcza w porównaniu z okrutnymi metodami globalizmu. Aby przetrwać, dzisiejsze społeczeństwa muszą się jednoczyć. Aby to zrealizować, potrzebna jest wiedza i sprawny umysł, który, jak powiedział Frank Zappa, działa tylko wtedy, gdy jest otwarty. Drodzy Państwo, i życzę Wam w przyszłym roku właśnie otwartego umysłu. Chciałem Wam na koniec przeczytać motto z styczniowego Nieznanego Świata. Poczekajcie chwileczkę, ale w międzyczasie proponuję, żebyście się włączyli w to, co będzie dzisiaj, 30 grudnia, o godzinie 22, w akcję, którą od lat już ogłasza redaktor naczelny, pan Rymuszko, Nieznanego Świata, w medytację nie tylko czytelników Nieznanego Świata. Ja kiedyś wspomniałem, że taka medytacja by była potrzebna nie tylko raz do roku, bo to jest medytacja nastawiona na odbieranie. Tematem przewodnim tej medytacji dzisiejszej o 22 jest źródło. Ja odsyłam do śpiącego proroka Casey'ego, który mówił, że przez niego mówi źródło. Bo tak naprawdę powrót do źródła i takie poszanowanie tych tradycyjnych metod i zrozumienie, że one są właśnie nowoczesne, ekonomiczne i racjonalne, to jest to, do czego powinniśmy tak naprawdę pójść, z czym żyć na co dzień, bo to daje tą równowagę. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco, ja już kończę, bo trochę przekroczyłem czas, do tej medytacji o 22. Momencik, ja tylko cytat jeszcze, tylko muszę na chwilę wyskoczyć po gazetę.
Drodzy Państwo, i podsumowując na koniec, dziękuję serdecznie za to, że no, przez ten cały rok żeście Państwo zapraszaliście, no, żeście Państwo, ładnie mówię, tak, że mnie zapraszaliście Państwo do siebie, do domu, że chcieliście mnie słuchać. Ja czuję się naprawdę zaszczycony, zobowiązany i zdaję sobie sprawę z tego, jak wielką odpowiedzialność to też rodzi. No ale zacytuję Państwu coś, co właśnie jest, no, cytat na koniec z Nieznanego Świata, tego już przyszłorocznego, numer jeden. I to są słowa Karla Popera. Powinniśmy zapewne wybaczyć tym, którzy nie wiedzą, ale naszym obowiązkiem jest jednak uczynić wszystko, by wiedzieli. I otwartości na innych ludzi życzę Państwu w przyszłym roku, abyście tą wiedzę przekazywali dalej, aby oni również wiedzieli. Dziękuję serdecznie, dziękuję za Wasze piękne, słuchające serca i do usłyszenia w przyszłym roku.